Krystian, jak się odnajduje na Podbeskidziu człowiek, który całe życie piłkarskie był związany z Podkarpaciem? Myślę, że te pierwsze dwa tygodnie, które minęły, bardzo dobrze, pozytywnie. Pierwszy raz wyjechałem poza Podkarpacie, dziwne uczucie, ale szybko złapałem kontakt z kolegami z drużyny i jest okej. A zmiana ligi, klasy rozgrywkowej, grałeś dotychczas m.in. w pierwszej lidze, a tu zjazd o dwie klasy, odnajdujesz się? Tak, bo jest bardzo klub dobrze poukładany, pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o sztab, także nie ma takiej wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o organizację czy treningów między pierwszą a trzecią ligą, to jakby no tutaj w rekordzie. Ale też w swojej przygodzie z piłką byłem 5 lat w trzeciej lidze, także dla mnie to nie jest jakiś tam, nie jest coś nowego po prostu. Nie jest to taki zjazd, że nigdy nie byłem w tej trzeciej lidze, więc szybko załapałem, o co chodzi tutaj. A czy i co wiedziałeś przed przyjściem do rekordu o tym klubie? Wiedziałem, że rekord jest na pierwszym miejscu, bo śledzę sobie ligi z ciekawości, po prostu tą trzecią ligę, każdą grupę sobie śledzę. A o rekordzie bardzo dużo słyszałem od mojego menadżera. Bardzo dużo ciepłych słów mówił mi o rekordzie, o całym klubie, nie tylko jakby o drużynie, tylko o prezesie i no, o całym klubie po prostu. Paweł, jak się odnajdujesz w klimatach cygańskiego lasu? No na pewno myślę, że dość szybko zaklimatyzowałem się w drużynie. Na pewno kilka aspektów jeszcze takich poznawczych w drużynie trzeba poznać, ale atmosfera jest tutaj bardzo dobra. Jesienią w Polonii Łaziska zaliczyłeś 7 spotkań na 0 z tyłu, identycznie jak Krzysiek Żertka w bramce trzecioligowego rekordu. Zapowiada się niezła konkurencja o miejsce w bramce. No na pewno bardzo, bardzo cieszą te wszystkie czyste kąta każdego bramkarza. No ja się cieszę, że gdzieś tam zostało to docenione i gdzieś tam skorzystałem z szansy przyjścia do rekordu, z czego się bardzo cieszę. Na pewno bardzo, bardzo dobre relacje mamy z Krzyśkiem, wspieramy się wzajemnie, a kto wystąpi w pierwszym meczu rundy wiosennej, no to już dowiemy się niedługo. To jeszcze słowo o kolegach, którzy stoją przed tobą, o linii defensywnej. Po tych 4 sparingach, które były waszym udziałem dotychczas, zanosi się na to, że będzie sporo pracy, czy raczej la plaża w bramce? Znaczy na pewno pracujemy dalej nad pewnymi aspektami, na pewno są rzeczy do poprawy, są rzeczy dobre, które już gdzieś tam wykorzystujemy. Na pewno cały czas trzeba będzie trzymać koncentrację i być cały czas zaangażowanym w każdą sytuację podbramkową, żeby tej bramki nie stracić, tak? Zatem powodzenia wśród biało-zielonych. Dziękuję bardzo. Zbyszek, no ty akurat z rekordem miałeś dość często okazję rywalizować dotychczas, prawda? Tak. Dawno temu to było? Bardzo dawno temu. Jak dawno? 8 lat temu jak nic. Często rywalizowaliśmy. Jestem wychowankiem Podbeskidzia, więc spędziłem tam też swoje 11 lat. W tym momencie dużo mieliśmy meczy z rekordem. Jak się wraca po latach spędzonych m.in. w Katowicach, w Częstochowie, znów do rodzinnego Bielska Białej? Bardzo fajnie, dziewczyna też zadowolona, tutaj się czujemy, no jak w domu zresztą, więc... A jak ty się czujesz w samym klubie? W samym klubie, no super mnie chłopcy przywitali, z czego jestem zadowolony, no i czuję, że będzie tutaj taka rodzina. No oprócz tego, żeby trzymać się litery R, rywalizację. Dokładnie, no po to też przyszedłem. Powodzenia zatem w konkurencji z chłopakami. Dziękuję ślicznie.